Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Call of Juarez Więzy Krwi. Pierwsze, zaraz będziemy upieczeni, raczej usmażeni, ale przedtem postaramy się ten pożar ugasić, być może kogoś zabić. Ja mam olbrzymi problem w tym momencie, ponieważ nagrywałem sobie wczoraj Gunslingera i nie wiem czy wiecie, ale to z deka, jakby z deka się gra inaczej. Niby też o kowbojach, a jednak feeling strzelania jest kompletnie inny, inne są klawisze. Spróbujemy wybiec. Chciałem tak fajnie wypaść, użyć Zetki. O nie, pojedynek? Hey gringo! I'll see you in the square! I've had enough of this blind man's blood. Okay, but where is the square? You're not going to shoot me in the back, are you? I teraz będzie pojedynek z tego, co się orientuje. A i owszem. I co, myślicie, że uda mi się go pokonać za pierwszym razem, tak dla odmiany? Przyznam, że byłoby bardzo miło. O, nie. Zostawaj na środku ekranu, cwaniaku. A tu cię mam, wreszcie się nauczyłem strzelać w tej grze. Tak jest! No. Bardzo fajnie, myślę. Aha, czyli teraz co, w drugiego brata się wcielam? Never again. I love you. Ray went to get William. We gotta get out of here now. William is dead. What? What has killed him? Where is he? Where is that murderous sumbitch? No, no, we must leave. Look, the gold is ours. What about Ray? We can't wait for him. Don't you see? This is our chance, our only chance. I can't leave my brother behind. You think he would let us be together? He would kill us both. But only William knew how to use that thing. Not only him. I grew up here, and I have heard the legend since I was a little girl. There is one candle, but three graves. The gold of Juarez belongs only to the brave. I know where those graves are. I can show you the way. Kill him. You don't look too relieved for a man who just dodged a bullet. I killed a man, Ray. Well, there ain't nothing wrong with defending yourself, little brother. His blood is on my hands. At least it ain't your blood. Let's go, boy. Thomas is waiting with the horses. Come on. On my sign, run to me and find some cover as close as you can. Now, don't be afraid, everything's gonna be all right. Wiecie co, właśnie ogarnąłem dlaczego to jakby... Właśnie zrozumiałem sens. O kurde. Właśnie zrozumiałem sens tego pierwszego tak jakby przerywnika filmowego w grze, w którym
którym Ray mówi, że Thomas i Marisa go zdradzili. Wreszcie ma to sens. Chwila. A ja chciałbym duel. Wow. To jest kompletnie co innego niż w Gunslingerze, niestety. Albo stety, sam nie wiem. Chyba idziemy na górę. Albo i nie, bo jest furtka. Tędy także nie. Więc zapewne tutaj... Wow! Ta gra, myślę, że dzisiaj będzie taka trochę wyprana z emocji, bo... Szczerze? Mam takie poczucie, że... Że ta gra jest... Nie wiem, mniej dynamiczna niż Gunslinger i ciężej mi jest się... O, o, o! A może tak? O nie, nie są w zasięgu? Nie, może być okej. O nie, nie przeładowanie. Mam szczęście, że koleś nie miał obrzyna, ani czegoś takiego. O ja pierdziele. Heks. Niestety. Moje cholerne szczęście. Ej, muszę bardziej uważać na to, ile mam kulek w magazynku. Ostrożnie. Chwila. Zostało mi już tylko kilka... No tak, kilka chwil na użycie tego. Ciekawe, gdzie ja się znowu zaklinowałem. Teraz tędy? Nie, tu już byliśmy. Ale ten ekran jest ciemny. No chwila, tu jest jakaś krata. Aha, no tak, przecież tutaj można przejść. Raz, dwa... Trzy... Cztery... Wow! Szalony Meksykaniec. Gdzie dalej? Tu jest zamknięte. Możemy sobie skręcić tu. A! Teraz chwilę odczekamy. Myślałem, że tak się wychylę, kogoś zamorduję, ale widzę, że jednak nie. Mamy punkt kontrolny. Strzał w poślady, aby ogłuszyć przeciwnika. Wyłam i zamknięte. To wyłamujemy. Raz, dwa, trzy. I tyle chyba widziałem. Come on, I got him. Kolejne drzwi do włamania. Thomas is waiting at the gates with the horses. You keep your head down, I'll take a look around. Yeah, I'm gonna take a look around. Skoro się rozejrzę, to pewnie z góry. I zapewne w te drzwi. Nie, zamknięte. Może tutaj? Też nie. A może w ogóle chodziło... A chodziło to, żeby się wyjrzeć za zasuwy. Nie? Kurczaki. Aha. Wow! Wow! Wiecie co, szczerze nie pozostaje mi chyba nic innego, jak po prostu poczekać w tym domku i spróbować po prostu przeczekać to wszystko. O
O, tu się zgadzam, ziomek. Koniecznie. Właśnie, koleś, jak jesteś taki mądry, to prowadź. Moment, przecież chwilę temu ich wszystkich wybiłem do nogi. Co to ma być? No dawaj, ruszaj się. Aha, zaklinowałem go przy stole, no tak. Zapomniałem, że w takich grach jeszcze nie było omijania przeciwników. Ekstra. Mogę być martwy choćby teraz. Aha, mamy towarzystwo. Chyba nie będę na nie czekał. O tak. Gdzie się schowam? A, trzeba być zapobiegawczym. Lord, protect us. Oh yeah. Come on. Oh, Thomas, if you betrayed me, you better hope I never find you. No, chyba by było lepiej. Dobra, minęło 13 minut, przynajmniej mi na zegarku, więc myślę, że tutaj właśnie... Chociaż nie, dobra, możemy jeszcze to wyjście znaleźć. Tak mi się wydaje, chyba że będzie to strasznie trudne. Myślę, że tutaj nie powinno być przeciwników, ponieważ w końcu jesteśmy jednak w ściekach. Nie, żartujecie. Są tu ściekowe straże? Pokazuje mi tu... Aha, no tak, czyli trzeba po prostu okrążyć. No chyba żartujecie. Jednak jest gwardia ściekowa. Wow, nie za dużo was, misiaki? Właśnie, gdzie jest William? Aha. Czy on czekał się... no tak. Przecież on jest duchownym, on nie może strzelać. Bardzo możliwe, bo nic nie widzę. Aha. To warto chyba przeładować. Czemu każdy tutaj życzy mi śmierci? Przecież to straszne. Powinni mnie chronić, przytulać, dbać o mnie. O tutaj każdy by chciał, żebym zdechł. Teraz chyba tutaj. Ej, najbardziej mi rozwaliła gwardia ściekowa, mimo wszystko. Oj, punkt zapisu. You out there? Indeed I am, amigo. And I'm coming for you. You hear me? I trusted you. We could have done so much together. We could have been good friends, wealthy friends. But you had to betray me. You and your fucking brother. So now you'll die in these dungeons. Come on! Stay here. Okej, w takim razie pojedynek. Aczkolwiek wiecie co, z tym zaczekamy do następnego odcinka, ponieważ już nam się czas skończył. Zatem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!